Akademia Techniczno-Humanistyczna stworzyła dla studentów przestrzeń umożliwiającą znalezienie chwili wytchnienia pomiędzy zajęciami. W poniedziałek, 27 lutego, oficjalnie otworzono najwyższą kondygnację głównego gmachu dydaktycznego. Czwarte piętro wyraźnie wyróżnia się w stylistyce budynku. Przy wykończeniu wnętrz użyto dużo miękkich materiałów i stonowanej kolorystyki. Oddajemy jak gdyby praktycznie prawie ostatni etap najnowocześniejszego budynku, jaki mamy, budynku L. Jest to naprawdę z prawdziwego zdarzenia budynek XXI wieku. Znajdują się tu otworzona miesiąc temu galeria sztuki, prezentująca obecnie dwie wystawy. Jest tu także sala internetowa, zapewniająca swobodny dostęp do szerokopasmowego internetu. Można tu usiąść wygodnie i dowoli korzystać z niego poprzez Wi-Fi w swoim laptopie. Sala dysponuje 40 miejscami. I oczywiście stołówka studencka. Stołówka studencka umiejscowiona jest właśnie na trzecim piętrze, ale ma również pomieszczenia na czwartym, z tak zwaną salką, gdzie można po prostu również w cichym kąciku również i spożywać posiłki, i ewentualnie jeszcze studiować czy uczyć się. Na korytarzu można natomiast skorzystać z konsoli gier z kontrolerem Kinect i zrelaksować się grając w gry komputerowe przed wielkim monitorem wyczuwającym ruch gracza. Pozostaje jeszcze niewykończona największa sala amfiteatralna na 320 osób, ale liczymy na to, że może ministerstwo jakoś zwróci na nas uwagę i po prostu nie będzie nam obcinać, jak ostatnio było, tylko że dołoży nam do dokończenia tej wielkiej sali. Na czwartym piętrze powstało Akademickie Centrum Informatyczne ATH. Ogólnodostępna sala internetowa to nie jedyna uruchomiona tutaj komputerowa pracownia, którą administrują informatycy ATH. Akademickie Centrum Informatyczne stworzyło na czwartym piętrze specjalistyczne pracownie komputerowe, uwzględniające specyfikę kierunków, na jakich kształci Akademia. Cieszymy się, bo czwarte piętro to jest ostatnia kondygnacja. To jest wydarzenie, które na pewno zapisze się w historii rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej. To jest to, że warunki pracy pracowników i studentów, gdzie będą po prostu kształcić się, naprawdę są bardzo dobre. Ja jako rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej jestem usatysfakcjonowany, że udało nam się kolejne kroki w rozwoju, szczególnie infrastruktury, poczynić. Wykończenie czwartego piętra było możliwe dzięki pieniądzom, jakie udało się władzom uczelni uzyskać z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Łączny koszt to 3 300 000 zł. 300 000 ATH dołożyła z własnego budżetu.